Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. 1 maja odwiedziłam Centrum Ogrodnicze Silesia, ponieważ organizowali majówkę. Majówka trwała 3 dni, od poniedziałku do środy. Ja byłam pierwszego dnia w poniedziałek. Powiedzmy, że byłam przejazdem i dlatego postanowiłam odwiedzić i zobaczyć, co tam się dzieje. Zanim przejdę do roślin, zacznę może od wystawców, nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie był zielony diabeł, jak widzicie. Piękne grafiki, piękne printy, można było kupić plakaty, można było kupić t-shirty bądź bluzy. Naprawdę były bardzo fajnie zakomponowane grafiki, kolorystycznie dopasowane do siebie, także wszystko taką bardzo fajną jedną całość tworzyło. Były również kubki i torby bawełniane. Było stoisko z podłożami, super, że można było dotknąć podłoża. Były różne podłoża dedykowane do różnych gatunków roślin. Były dwie szklarnie. Ta szklarnia była przepięknie zaaranżowana, zakomponowana. Tutaj można było również wejść i zrobić sobie zdjęcie wśród tej pięknej aranżacji. Widać, że to wszystko było przemyślane na koraliki, makramy, poduchy, kolorystycznie fajnie, fajnie to wszystko grało. No było naprawdę to zrobione wszystko z pomysłem, no i przede wszystkim urozmaicone, także no nie tylko, że można było sobie pochodzić i kupić jakąś roślinę, ale również taka fajna odskocznia, żeby coś tak estetycznie, coś innego zobaczyć. I tutaj będą poduchy, kojarzę te poduchy, ale nie sądziłam, że one są takie fajne. Naprawdę są pięknie wykonane, są bardzo takie nabite wypełniaczem, także no byłam bardzo zaskoczona, że one są aż tak pięknie wykonane. Tutaj mamy drugą szklarnię, w której znajdowały się chyba najbardziej kolekcjonerskie rośliny tego wydarzenia. Tak mi się wydaje, ponieważ no nie byłam w stanie przejrzeć wszystkich roślin, ale uważam, że tu były te najcenniejsze. Różne alokazje, monstery, przepiękne monstery, naprawdę piękne. No i teraz zobaczyłam puszkę, no naprawdę, no serio. Equagenera, no tutaj było tak dużo ludzi, że ten kadr to jest jedyny kadr, który mogłam na spokojnie zrobić. Tutaj są rośliny w środku i naprawdę był ogrom roślin, przeróżne rośliny, nawet teraz patrzę, to są rośliny, których no, nie widziałam, jak tam byłam, ponieważ no, było naprawdę sporo osób i no, musiałam przeciskać się przez ludzi, żeby cokolwiek nagrać. Rośliny są bardzo zadbane, naprawdę super. Przeróżne, kolekcjonerskie, od rzadszych do już bardziej popularnych, od maluchów do średnich i do wielkich roślin, także naprawdę każdy mógł sobie coś z tej majówki wybrać dla siebie. Przeróżne anturia, bardzo dużo było alokazji. Alokazje były i na zewnątrz, i w środku, i wszystkie były w dobrym stanie, także nawet była żaklinka, która różne fochy strzela i pięknie wyglądała. Tutaj dalej są maluszki, begonie, maranty, no i tutaj właściciele po prostu się dwoili i troili, żeby jak najszybciej, żeby kolejka szła jak najszybciej, żeby to było jak najbardziej sprawnie. No jednak no ta kolejka ciągnęła się przez, no, przez cały sklep i na połowę podwórka. Tutaj już są rośliny, które były na zewnątrz. Super była pogoda, no nie wiem jakby to było, jakby padał deszcz, ale na pewno organizatorzy byli
przygotowani i na deszcz. Wszystko było bardzo przemyślane i zrobione tak naprawdę z sensem. A tutaj były jeszcze rośliny ogrodowe, było więcej roślin ogrodowych, jednak no, najbardziej mnie interesują rośliny doniczkowe, dlatego tutaj się skupiłam na tym. Chcę wrócić do tych szklarni, ponieważ wejście do szklarni pilnowały panie i pilnowały, żeby maksymalnie 3 osoby. Super, że to tak było zrobione, no ponieważ no, ludzie to pewnie by się przeciskali i staranowali wszystkie te rośliny. Także była pani, która stanowczo 3 osoby, koniec, kropka. I to było naprawdę fajnie. Ludzie stali w kolejce, no była kolejka do tych szklarni była ogromna, nie dziwię się. No i ja się zapytałam, czy mogę tak w drzwiach nakręcić filmik, pani mi pozwoliła. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Był DJ. Z boku przy wejściu były ławeczki, także jeżeli ktoś był już zmęczony wrażeniami, a jeżeli ktoś przyszedł z partnerem, partnerką, w zależności od tego, kto ma większego fioła na punkcie roślin, ta druga osoba, która była osobą towarzyszącą, mogła odpocząć, mogła poczekać, aż druga osoba wróci. Dobrze, że kolejka była tak ogromna, bo na pewno bym coś kupiła, ale także tylko odwiedziłam i niestety nic nie kupiłam. No, kolejka była totalnie ogromna. Nie wiem, ile tam się stało. Jeżeli ktoś z was był i stał w tej kolejce, no to napiszcie, jaka średnia czasu stania w tej kolejce, bo no naprawdę, ale ludzie też wychodzili no, całymi paletkami z tej majówki. No, nie dziwię się, bo można było zakupić fajne rzeczy. Fajnie, że miałam okazję przyjechać, zobaczyć, no bo z Warszawy do Katowic, no to jednak jest kawał drogi. Dobrze, że byłam nieco bliżej i mogłam zobaczyć, jak to wydarzenie wygląda. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, bo ja z wami oczywiście bardzo. Mam również nadzieję, że w kolejnym odcinku zobaczymy się w takim samym gronie, nawet i większym. Do zobaczenia niebawem. Pa!